Nowy dzień, poniedziałek, kolejny dzień Wielkiego Postu, ale też kolejne zatrzymanie się nad słowem, które kieruje do nas Pan Jezus. A dziś opowiada o Królestwie Bożym, opowiada o tym doświadczaniu Jego obecności w naszym codziennym życiu. Kiedy mówi o tym, kiedy pochylamy się nad drugim człowiekiem, pomagamy. Nie jesteśmy samolubni. Dlatego zapraszamy Cię dziś, drogi bracie, droga siostro, do jakiejkolwiek pomocy, żeby dziś nie być samolubnym, żeby dziś nie być egoistą, ale zobaczyć w drugim człowieku Jezusa.